Jesteśmy na imprezie Def Jam Polska, ze mną PIH. Jak się czujesz na tego typu spędach muzycznych? Słuchaj, za często nie bywam na takich imprezach, więc powiedzmy, że czuję się świeżo i fajnie. Teraz taka tendencja się zrobiła, że znowu raperzy przechodzą do dużych wytwórni. Czym to twoim zdaniem jest spowodowane i jak to oceniasz? Nie wiem, naprawdę jest taka tendencja. No, skoro przechodzą do Def Jam Polska, to jednak jest mainstreamowa wytwórnia. No niby tak, myślę, że tutaj sama marka decyduje przede wszystkim o tym, prestiż może to przyciąga i fajnie, że Def Jam wydaje w Polsce muzykę. Ale czy taki jest generalnie trend, to nie wiem, ja zostaję u siebie. No właśnie, pracujesz nad nowym materiałem? Tak, cały czas nagrywam. Pół roku temu wyszła płyta Non Serviam, tom pierwszy. 14 marca wychodzi epka Nocy kilka godzin. Pracuję też nad epką z Magierą, też w tym roku. Druga część również Non Serviam. I płyta z Kaczorem, także jeżeli uda nam się wszystko spiąć, a nic nie stoi na przeszkodzie, jak na razie, to naprawdę w tym roku będzie po prostu deszcz projektów z mojej strony. Tak jak 3 lata wcześniej nic nie nagrywałem i odpoczywałem, tak teraz naprawdę to będzie nawałnica. A możesz już zdradzić jakieś ksywki, kogo tam zaprosiłeś na wspólny projekt? Słuchaj, generalnie to jest tak, że ja nagrywam solo i jakby osoby, które gdzieś tam się dogrywają, to naprawdę są... To jest margines materiału. Mogę uchylić rąbka tajemnicy. Jedynym gościem na epce będzie Bonson. Zajebiście. No także to czekamy w takim akurat razie. Bonson też w Def Jamie wydaje, tak się składa, więc to będzie jedyny gość. A tak naprawdę, jak myślę sobie o kolejnych projektach, to jeszcze nie układałem sobie listy gości. Tak jak mówię, to jest dla mnie uzupełnienie materiału. Póki co mam co nagrywać, mam swoje własne historie, więc myślę przede wszystkim o solowych numerach. Dziękuję. Dziękuję.